Do Playboya się nie rozebrałaś i już się nie rozbierzesz. Nie, ale słyszałaś. Mam ciekawą anegdotę. Ale... Dzwoni do mnie pani po Pitbullu. Aha. Ale to było tak z 2 lata po Pitbullu. I mówi, dzień dobry, ja dzwonię z redakcji Playboya. I ja mam taką wspaniałą propozycję, ponieważ nasz redaktor naczelny chciałby panią zaprosić na okładkę, no i całą rozkładówkę i tak dalej. I ja sobie myślę, co ja mam jej odpowiedzieć, żeby było dosadnie, ale lekko zapodane. I mówię, żartem zupełnie, mówię z przykładem mojej idolki, mówię, okej, za $1 000 000. I pani na to kompletnie nie zrozumiała żartu i mówi, ojej, ale nie, no nasza redakcja tyle nie ma. A powiedziałam, no to jak państwo uzbieracie, to proszę do mnie zadzwonić. Więcej od nich nie słyszałam. Serio? Tak.